23 stycznia 2023 nagrałem materiał, gdzie mówiłem, że prawdopodobnie gra, którą dzisiaj zobaczycie, nie będzie miała żadnego update'u, że została porzucona, etc., etc. Jakiś czas temu została podana informacja, że będzie update, więc zastanawiałem się tylko kiedy. I właśnie ten dzień nadszedł. Moi drodzy, witam serdecznie. W update'cie niczego innego jak On the Road, konkurencji dla ETS-a, jak ja to kiedyś nazwałem. Czy tak będzie, to się dzisiaj okaże, ale zanim przejdziemy do samej gry, pokażę wam mniej więcej, co wyczytałem z tego big update, wielkiego update'u. Z takich rzeczy, które mnie na pewno interesują i jest, no nie licząc oczywiście bugów, bo tego jest za dużo, ale tak pokrótce mówiąc. Jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, to dodane nowe naczepy, nowe ładunki, możliwość włożenia na przykład paliwa do stacji benzynowych, możliwość płacenia naszym pracownikom, jakieś tutaj kwestie okablowania, reakcji na gaz. Z takich rzeczy bardzo ważnych, oczywiście zapisywanie naszego save'a w chmurze. To jest na pewno bardzo ważna sprawa. Jeśli chodzi o gameplay, no to tutaj jakoś nie widziałbym zbyt wiele rzeczy, poza tym, że zbalansowana ekonomia. Optymalizacja, no to to się okaże już w trakcie. Menu nawigacji, tutaj też wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu. Główna informacja to jest taka, że po prostu dodany jest nowy content, trochę optymalizacji, poprawiono fizykę w końcu, a mam nadzieję, że tak faktycznie jest, no i zbugowania, naprawione bugi, bo tego też było całkiem sporo. No i najważniejsze, znaczy najważniejsze, no i dodatkowo oczywiście wsparcie dla kierownicy, jakieś update'y konsol, bo ta gra na konsolę wyszła jakiś czas temu, więc takie rzeczy. Jest tego naprawdę dużo, ja ten link wam wrzucę w opis, a tymczasem przechodzimy do gameplayu. A zaczniemy sobie, moi drodzy, od przeglądu ogólnie naszej firmy, którą świeżo założyłem, bo nie wiem, jakim cudem save'a nie było, znaczy wiem, jakim cudem nie było właśnie zapisywania w chmurze, co teraz jest, więc jakby to o to chodzi. Tu się tak naprawdę chyba nic nie zmieniło, jeśli dobrze widzę. Mamy tutaj za całą logistykę, tutaj mamy nasz zestaw, tutaj jesteśmy my. Tutaj mamy całą mapę, która swoją drogą bardzo podobnie wygląda do ETS-a. Tutaj mamy nasz samochód, naszego dostawczaka można powiedzieć, którego bym sobie chętnie przemalował, ale kosztuje od cholery kasy. Mamy też zwykły ciągnik. Tu ma 410 koni i mamy nową naczepę, którą świeżo dostaliśmy i na nią możemy albo możemy usiąść na zestaw, albo możemy usiąść na zwykłego dostawczaka, co ja osobiście preferuję z racji tego, że tego w ETS-ie nie ma. Mamy też opcję oczywiście zatrudnienia, ale to jest jakby, jakby to ładnie powiedzieć, jest to troszeczkę, jeśli chodzi o kasę, za dużo, mamy jak na razie, bo byśmy zatrudnili za powiedzmy 2000, mamy 8, więc tak średnio bym powiedział, no i całe finanse, które tutaj mamy. Dobra, ja myślę, by usiąść w ogóle właśnie i pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to mamy około 120 FPS, wy tego nie widzicie. Teraz mnie zastanawia jedna rzecz. Dobra, jesteśmy w samej grze, ja tu próbowałem powalczyć trochę z tachografem, sobie przy okazji zresetowałem czas pracy. Tak, tu jest coś jak tachograf. Tylko jeszcze muszę zobaczyć na jedną rzecz. Czy tutaj jakoś... Nie, tutaj nic nie ma takiego. Mamy mało paliwa, nie wiem czemu. Nie mogę do przodu w ogóle sobie wbić biegu, też nie wiem za bardzo czemu. Nie pamiętam właśnie jak to było z tymi biegami. Ok,
Okej, gaz mi nie działa, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Trochę mi to drażni, więc chyba pojedziemy na razie na... na klawiaturze, no bo co, no nic tutaj nie poradzę. W ogóle kierunki są pod jedynką i dwójką, co jest też dla mnie trochę głupotą. Ogólnie mechanika sama w sobie, fizyka i tak dalej jest trochę inna niż była, to się akurat zgodzę. Dźwięki również są trochę inne. Pytanie brzmi tylko, gdzie my dojedziemy. Dobra, pojedźmy sobie tu. I praktycznie prosto. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Szczerze ciekaw jestem, bo nie zapowiada się ta gra źle, ale znowu ma swoje problemy. Ja już widzę na przykład problemy ze sterowaniem, bo mam ustawionego pada, a widzę, że ta kierownica se pływa, jakby chciała, nie mogła. No i te drogi też są pokazane w bardzo dziwny sposób. Ogólnie no interior jest, tak jak już wspominałem na pewno w tym filmie, że no to jest interior ETS-a, jak w mordę strzelił. Ale może to i lepiej z jednej strony. Mówię, nie wygląda to źle. Wydaje mi się, że ta fizyka jazdy się troszeczkę poprawiła mimo wszystko, bo nie był ja tak tym zestawem. Zresztą nawet zestaw można powiedzieć, że nie jest. Pytanie tylko brzmi... Aha, dobra, bo ja jestem debil i ja skręciłem. Pytanie brzmi, czy my jesteśmy w stanie... Dobra, weźmy sobie to właśnie z tej firmy, więc powinno nas, no właśnie, teraz pytanie brzmi, czemu nas kieruje w taki sposób, a nie inny? No dobra, no dojedziemy na miejsce i się dowiemy. Musimy na pewno zatankować, bo widzę, że będzie mały problem. Dobra, jesteśmy na miejscu i ogólnie po prostu GPS tutaj widzę, że odwalił manianę, bo my nie musimy nigdy zawracać, tylko musimy po prostu tutaj sobie wziąć i zaparkować. To jest właśnie fajne w tej grze. Że my musimy naprawdę tutaj się troszeczkę bardziej postarać, żeby się, może powiedzieć, załadować. Gasimy silnik. Nie wiem, czemu mi ruszył. Dobra, no i teraz tak. Trzeba jakoś wysiąść, tylko nie wiem jeszcze jak. Ale już, o, już wiem. Trzeba podpisać, że bierzemy rzeczy. Trzeba nie spaść z rampy. Widzę, że to chodzenie jest takie sobie. Otworzyć naszą pakę, załadować co trzeba, zamknąć. Fajne złote dźwięki, szczerze powiedziawszy, jeszcze też zaczął padać. No i teraz możemy grzecznie ruszyć. A to samo się odpaliło, nie wiadomo czemu. My takie rzeczy trochę zastanawiają. No ten GPS na pewno jest bardzo specyficzny. No i zastanawia mnie też, jak jest z tym sterowaniem całym. No ale dobra. No to my co? No, raczej trasy wam pokazywać nie będę, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jest jakiś większy sens. Bo jak sami widzicie, ten GPS tak sobie działa, jakby chciała, nie mógł. Już chyba pierwszy mandat dostałem w ogóle, bo przejechałem na czerwonym, nie zauważyłem. Graficznie ta gra naprawdę odstaje od tego, co mamy w obecnych czasach, co mnie trochę zastanawia, ale z drugiej strony, jak oni poprawiają obecnie fizykę, a nie grafikę, to też plus dla nich, bo graficznie jakby ta gra
by nie leżała, ale mechanicznie by leżała, to byłoby chyba jeszcze gorzej. No nie mamy daleko na szczęście, musimy znaleźć stację benzynową, bo jak nie znajdziemy, to będzie duży przypał. No i ogólnie ta gra jest lepiej. Ja od razu czuję, że jest lepiej, mimo tego, że od tamtej pory nie grałem. No ale na pewno jest bardzo dużo poprawy przed nimi, szczególnie jeśli chodzi o sterowanie pada i ustawianie tego wszystkiego, bo w ETS-ie jest to dużo lepiej zrobione według mnie, jest to bardziej intuicyjne. Tutaj te triggery ciężko jest się ustawiać jakkolwiek. Nie wiem, może ja jestem jakiś ten, czy nie mam zielonego pojęcia, ale wiem na pewno, że nie jest to takie, jak być powinno i mogliby to zdecydowanie lepiej zrobić. No, kolejna fajna rzecz to jest tankowanko, które właśnie uskuteczniamy. Udało mi się mniej więcej ustawić chociaż trochę to sterowanie. Nie jest źle, ale jeszcze dużo na pewno przed nami. No, ta gra wygląda, jakby wyszła tak z 50 lat temu, ale z drugiej strony lepsze to niż nic. Mamy tu właśnie możliwość sobie sterowania. Zastanawiam się jeszcze, jak jest z tym tutaj sterowaniem, z racji tego, że w momencie, kiedy teoretycznie mam tylko ustawiony zapłon pod pada, uruchamia mi się to. Nie wiem, gdzie jest to zapisane. Będę musiał jeszcze pokombinować, a na razie to trzeba sobie włączyć światło w ogóle. Będę się wspomagał klawiaturą jakkolwiek. No i jak sami widzicie, już teraz na padzie jest to sterowanie. Jeszcze sterowanie tej kamery by się przydało trochę lepsze, bo jest takie sobie, ale lepsze to niż nic. Na pewno jest kwestia też przyzwyczajenia trochę, bo ja ostatnimi czasy pograłem w ETS-a, więc jakby trzeba tutaj brać to pod uwagę. No, manewrowanie jest lepsze, ale już sterowanie takie tu na wprost będzie troszeczkę chyba gorsze z tego, co widzę. Teraz mnie zastanawia, czy ja faktycznie muszę tak jechać. No, to wygląda. Więc ja jadę dalej. I zobaczymy, co nam ta trasa przyniesie. No i właśnie mamy pierwszy oficjalny błąd w tej grze. Ja jechałem swoim pasem, mamy tutaj zwężenie i tutaj trafiki nie patrzą na nas, kompletnie skasował mnie. Żałuję trochę, że tego nie nagrałem, ale jest to bardzo duży błąd, jeśli chodzi o trafik, bo i tak mam wrażenie, że ten trafik bardzo dziwnie się zachowuje z racji tego, że bardzo szybko zmienia pas, jak jedzie za nami, mimo tego, że teoretycznie jadę dozwoloną prędkością, no bo tutaj pokazuje mi 80, nie 90 na godzinę, to mimo wszystko on próbuje nas jakkolwiek wyprzedzić i jest to dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. No ale okej, no ale to skasowanie, myślałem, że on się wyhamuje, a on po prostu się we mnie wpierniczył tak bez żadnego ani kukuryku. Także mamy duży minus pierwszy, który znalazłem w tej grze. Te mniejsze, to wiadomo, ta gra się rozwija i to, że jednak dalej update'ują i to naprawdę zaupdate'owali tą grę tak, jakby dołożyli taką 1/4 gry. Więc nie jest źle, ale zachowanie trafiku jest jak na razie największą bolączką, którą zauważyłem na ten moment. Swoją drogą, drugą bolączką jest na pewno to, że sterowanie jest ułożone w taki sposób, że inny przycisk jest od uruchamiania czegoś, drugi przycisk jest od wyłączenia czegoś. Nie można po prostu jakby poklikając i później to się wyłączy, tylko musi być kompletnie drugi przycisk od tego, co jest też swoją drogą głupotą dla właśnie sterowania. O, wieście. Do sterowania właśnie na padzie, bo mamy ograniczoną ilość przycisków i ja na padzie nie jestem w stanie dopisać znaczy nie, może nie trzech trybów, ale tak, wycieraczki włącz, wyłącz, światła włącz, wyłącz, przeciwmgielne włącz, wyłącz, a co tu jeszcze jest takiego
Tempomat włącz, wyłącz. No i jeszcze by się parę innych rzeczy znalazło. Nie ma jak tego podpisać do pada, więc dla mnie to jest głupota. To taka naprawdę nie mała. A my dojeżdżamy na miejsce i próbujemy nie skasować aut, które tutaj są. Mamy to samo miejsce rozładunku, ale to jest akurat najmniej ważne. Tak, wiem, ale ja chcę najpierw zaparkować. Ja chcę zobaczyć, czy w ogóle będę w stanie na padzie zaparkować tak jak parkowałem wcześniej. Wiem, że to sterowanie będę musiał na pewno poprawić. A, zapomniałem, że to nie jest naczepa. Jednak parkowanie naczepą, ale widzicie. Ja steruję i kamerą, i jednocześnie... O, i jeszcze kamera mi się resetuje do podstawowego miejsca, więc to też jest... To jest do wyłączenia spokojnie, ale... Mimo wszystko, o. Ja nic nie zrobiłem. On mi automatycznie odpala. Ja go gaszę. O, i znowu jest to samo. Poruszę kamerą i jest znowu to samo. Nie wiem, czym to jest to spowodowane. No i to, co mówiłem, że tu trzeba kilka razy wciskać po prostu, żeby cokolwiek zrobić. Dobra, no otwieramy. To jest najlepsza część tego wszystkiego. Bo to wygląda naprawdę spoko. Na szczęście zniszczeń nie mamy, więc to jest na pewno dużo. Coś tam zarobiliśmy, więc to też jest okej. No i moi drodzy, tak się prezentuje gra On The Road. To jest taki malutki gameplay po prostu pokazujący, co się zmieniło i będziemy w miarę możliwości, jak ta gra będzie update'owana, to ja będę update'ował, co się w tej grze dzieje. Może troszeczkę pogram więcej na live'ie, żeby zobaczyć, czy faktycznie to są, czy to jest moje widzimisię, czy faktycznie są te błędy w tej grze. Ja się z wami żegnam, dziękuję wielkie, że oglądaliście. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę i suba na tym kanale. Jeśli jesteście zainteresowani tego typu kontentem, a my się widzimy już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia.